tym, jak to wszystko się zaczęło. Jest obecna Jola, Milka na pewno dojdzie za chwileczkę. Wpadłyśmy na pomysł zorganizowania czegoś dla nas, żebyśmy się poznali. Jakiś pretekst tak, żeby ludzi zatrzymać. Na tej alejce zwykle się spotykamy spacerując z psami, ale to za mało czasami, żeby ze sobą porozmawiać, żeby usłyszeć ciekawe opowieści z dawnych lat, dowiedzieć się, na jakim wyjątkowym osiedlu mieszkamy. Stąd złożyłyśmy, napisałyśmy projekt, który pod nazwą Święto Alei Artystów, które złożyłyśmy do programu FIO Małopolska lokalnie i ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu i radości otrzymałyśmy grant. Stąd dzisiaj mamy odbitki prac artystów, którzy są związani z naszym osiedlem, jak również z osiedlem handlowym. Jest tutaj obecna pani Irena Sznajder-Trzecieniecka, żona Piotra Sznajdera, grafika, który mieszkał na osiedlu handlowym. Generalnie pomyślane jest to wydarzenie, żebyśmy się mogli poznać, czyli mieszkańcy osiedla Centrum Day Handlowego, ponieważ no, nasza aktywność na Centrum Day jest tak duża, że już nie wiemy, co robić i chcemy, że tak powiem, żeby inni przyjęli chociaż trochę tej naszej energii i też zaczęli u siebie upiększać swoje osiedle. W programie otwarcie wystawy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym sąsiadom, Jurkowi, tutaj szefującemu przygotowanie tej wystawy. Dziękujemy serdecznie za udostępnienie prac pana Piotra, za to, że się jest z nami na wystawie. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie na końcu mieszkaniec, ale i artystów prawie, że. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, dziękujemy, że poezja jest z nami, że dzięki panu odrywamy się od codzienności i zagłębiamy się w poezję. Czemu ja się nie zagłębiłem? Dzięki. Mieć takiego sąsiada to fajna rzecz. Dobra. Wie pan, ja z wami to mogę nawet być w pieku. Bo wiem, że mi pomożecie. Dobra, bo my już widzę, że trzeba się zastanowić, a skończy je na ekipę, to ma zaproszę, bo się nie...